Kolejny występ w Krakowi po tym powrocie twoim do drużyny. I jak się okazuje, prezentujecie całkiem niezłą formę przed tym wyjazdowym meczem w Macedonii. Wygrywamy z Ruchem Chorzów 3-1. Znaczy, nie mi oceniać, czy wysoką formę, czy nie, no ale gdzieś tam wiadome wyniki czasami przemawiają za drużyną i tak rzeczywiście jest. Dzisiaj graliśmy z ciekawym zespołem, bo Ruch Chorzów od wielu lat jest fajnie budowany i ma wielu fajnych, ciekawych zawodników. No ale my się skupiamy na sobie. Ciężko pracowaliśmy przez ten okres przygotowawczy. Tutaj dbaliśmy o formę i dbaliśmy o to, żeby właśnie w tym momencie już na rozpoczęcie tych rozgrywek, które się zbliżają wielkimi krokami, być dobrze przygotowanym i te sparingi gdzieś tam tą naszą formę potwierdzają, także to cieszy. No i pozostaje tylko jeszcze ciężej pracować, żeby ta forma szła w górę, no i w kulminacyjnym momencie eksplodowała i żebyśmy te podobne wyniki odnosili już w meczach o stawkę. Trener mówił, w jakiej roli Cię widzi, jeśli chodzi o te mecze na początku sezonu? Liczysz na to, że będziesz grał w pierwszym składzie? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia trenera, tak? Trener jest od tego, żeby podejmować decyzje. Wróciłem do zespołu, ponieważ była taka zaszła taka potrzeba i była kwestia poszerzenia kadry i po prostu takie wynikły sytuacje. No jestem do dyspozycji trenera. Każdy zawodnik tutaj walczy o swoje miejsce i każdy gdzieś tam stara się udowodnić, pokazać swoją wartość dla drużyny, że jest przydatny do zespołu i tak samo ja też się staram robić, także czekam na swoją szansę i jeśli taką szansę otrzymam, będę się starał ją wykorzystać jak najlepiej, tak żeby drużyna odnosiła zwycięstwa i szła do przodu piłkarsko, jak i też ogólnie sportowo.